Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wyjątkowego projektu, jakim są Korzenie Pamięci. Korzenie Pamięci to jest inicjatywa, którą zapoczątkowało Muzeum Powstania Warszawskiego. Wszystko po to, żeby zaprosić do rozmowy potomków powstańców warszawskich. W Korzeniach Pamięci rozmawiamy z wnukami, prawnukami, dziećmi powstańców i powstanek, bo chcemy poznać naszych bohaterów i bohaterki z zupełnie innej, osobistej, rodzinnej, bliskiej strony. Dzisiaj mam ogromną przyjemność ukłonić się Państwu i podziękować za to, że nas oglądacie, że Korzenie Pamięci są dla Was istotne. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką. Dziś goszczę Państwa w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie razem ze mną człowiek, który gdy wszedł na plan, wniósł tak dużą porcję takiej dobrej, serdecznej, ciepłej energii, że mam wrażenie, że ktokolwiek, kto dzisiaj miał jakiś gorszy dzień, kiedy posłuchał Ciebie, od razu poczuł się lepiej. Wojtek Zrałek-Kossakowski, z wykształcenia pedagog i filozof, z powołania artysta społeczny, tak sobie o Tobie myślę, facet, który lubi poruszać w tekstach czy swoich sztuk, w dramatach, w scenariuszach, które piszesz, w słuchowiskach, które robisz, tematy, które nas obchodzą, które są dla nas istotne. Zgadza się? Taką mam nadzieję. Znaczy, mam nadzieję, że wniosłem dobrą energię i z góry przepraszam, jeżeli nie uda się to w czasie wywiadu. Może postawiłam wysoko poprzeczkę i od razu się poczułeś. Spokojnie, zaraz wypuścimy z tego balonika trochę. A czy rzeczy, które nas interesują? Taką mam nadzieję, bo bardzo lubię robić rzeczy, które nie są obojętne i rzeczy, które są o czymś i po coś. To są na pewno rzeczy, które interesują mnie. To jest dosyć istotne, jak się robi rzeczy, żeby one nas interesowały. Nie mi oceniać, czy interesują innych. Słyszałam od niektórych osób, że owszem, czasem, więc staram się im wierzyć. Z pozdrowieniami dla ekipy Krytyki Politycznej. Działacie wspólnie, wespół w zespół, właściwie jesteś częścią tego zespołu. Powiedziałeś o tym, że lubisz robić rzeczy, które są o czymś, czy opowiadać właśnie takie historie, które są istotne. Dlaczego istotna jest dla Ciebie historia Twojej rodziny? Pytanie z tezą, bo zakładam, że jest. Ale to jest teza słuszna, bo nie byłoby mnie, gdyby nie ona, ta rodzina. I ja jestem jakąś, zresztą każda i każdy z nas jest jakąś sumą doświadczeń osób, które nas w sensie dosłownym stworzyły, a też tych osób, które tworzyły, te osoby, które tworzyły nas. I nie da się uciec od doświadczeń rodziców, dziadków, pradziadków. No tak, jestem po prostu taką sumą doświadczeń wszystkich osób, które były przede mną. Pewnie niektórych osób w większym stopniu, bo dziadek żył dłużej niż babcia, albo odwrotnie i miałem większy kontakt z częścią osób, z częścią troszeczkę krótszy z naturalnych przyczyn, ale a tak, jakby to jest dla mnie o tyle istotne, że ciężko poznać siebie bez jakby poznania tego, skąd się wzięło i skąd się przyszło. Miałeś moment, albo miałeś moment, w którym uciekałeś przed historią swojej rodziny? Tak. Tak. I to dosyć długo. I to dotyczy w dużej mierze rzeczywiście tej strony rodziny, czyli rodziny mojej mamy, czyli dziadka powstańca, między innymi. Która starała się, to jakby i dziadek, i babcia, bardzo mnie i moją siostrę wychować w takim mocno patriotycznym, bardzo patriotycznym duchu. Ja do tej pory pamiętam większość piosenek patriotycznych. I okej, to też jest jakby jakaś część historii, ale chyba każdy ma, każdy w jakimś wieku potrzebuje się przeciwko czemuś zbuntować. I w moim przypadku, no właśnie, no, gdyby moi dziadkowie nie byli tacy, to pewnie bym się budował życiu ku czemuś innemu, więc jakby też pod tym względem oni mnie bardzo ukształtowali. Później zobaczyłem, że ja bardzo dużo z tej edukacji, którą mi dziadkowie dawali, bo dziadkowie byli nauczycielami, jedno z drugim, mieli takie solidne zacięcie pedagogiczne, że wyniosłem z tego bardzo dużo. Nawet nie tylko na zasadzie tego buntu, tylko też takiego poznania tej historii, takiego też zrozumienia, fakt, że trochę za późno pewnie, jak to było dla nich ważne, dlaczego to było dla nich ważne, takiego pytania, co to znaczy dla mnie, co to znaczy dla miasta, co to znaczy dla mojej mamy, co to znaczy dla jej brata. Co to znaczy dla mojej mamy też w tym sensie, co mama wyniosła i przeniosła na moją siostrę i na mnie.
Więc tak naprawdę to ja jestem wdzięczny za wszystkie doświadczenia, te wspaniałe i te wspaniałe troszeczkę mniej. Wspaniałe inaczej. Właśnie myślałem, czy nie powiedzieć wspaniałe inaczej, bo one też były wspaniałe, tylko na jakiejś takiej skali może były wspaniałe, ale tak naprawdę to jest tak samo były wspaniałe. Znaczy nie byłoby mnie, gdyby nie te doświadczenia, które mnie stworzyły. To pytanie, które zadałeś, co to znaczy dla mnie? Co to dla Ciebie znaczy być wnukiem powstańca? Co znaczyło? Czy być wnukiem powstańca brzmi dumnie? Czy to jest obciążenie? Czy to jest zobowiązanie? Czy to jest normalne życie z dziadkiem, który... No właśnie, nie? Znaczy ja jestem wnukiem dziadka tatka, który był powstańcem, ale był też nauczycielem, był też strasznie fajnym człowiekiem i też mam takie wrażenie, że jestem o tyle wnukiem powstańca, że dla dziadka bycie powstańcem było ważne. I pewnie, jeżeli dziadka by się zapytało o to, czy co dla niego było najważniejsze w życiu, to przypuszczam, że powstanie byłoby bardzo wysoko na tej liście. Przypuszczasz, czy zapytałeś go o to kiedyś? Za głupi byłem na takie pytania, ale wnioskując z tego, jak dziadek opowiadał o powstaniu, jak ten temat był w rodzinie, to na pewno było to. Znaczy, widziałem zresztą w Państwa Archiwum Historii Mówionej rozmowę z dziadkiem, gdzie dziadek bardzo wprost mówi o tym, że dla niego to jest bardzo ważny element jego historii i też w rozmowach między nami. Fakt, że ja byłem trochę za młody, żeby dopytywać niestety, ale tak, ten temat był dla niego bardzo ważny. To był bardzo jakiś taki istotny fundament jego osobowości, więc w tym sensie, jeżeli powiedziałem wcześniej, że stworzyły mnie osoby, które były, moja rodzina, jeżeli dla niego tak ważne to było, to siłą rzeczy ważne jest też to dla mnie. Natomiast to nie znaczy, żebym ograniczał się tylko do powstania. Znaczy jakby i dziadek, i babcia żyli dosyć długo, więc przez to dosyć długie życie mieli wiele innych doświadczeń. I myślę, że tych innych doświadczeń, nie tylko powstańczych, też jakby bym mnie nie deprecjonował, w tym sensie, że byli taką układanką strasznych historii, no bo wojna nie jest niczym fajnym. I to na pewno, właśnie nie tylko powstanie, tylko cały okres wojny i tego, co się wydarzało po wojnie, bardzo mocno na nich wpłynął, siłą rzeczy wpłynął na moją mamę i pośrednio na mnie. O tych puzzlach, o których mówisz, no bo my jesteśmy złożeni z puzli różnych naszych doświadczeń, tych pięknych, tych trudnych, tych tragicznych. Na pewno będziemy dzisiaj rozmawiać, ale w takim centralnym punkcie tej układanki, bez wątpienia ze względu chociażby na miejsce, w którym się znajdujemy i projekt, którego częścią jesteśmy w tej rozmowie, czyli Korzenie Pamięci, to ten fokus, przynajmniej na początku, na Powstaniu Warszawskim. Powiedziałeś, że jestem wnuczkiem dziadka, tatka, powstańca. I babci Lili. Tak, oraz dziadzia Stasia i babci Hali. Oddajemy tutaj, wiesz, należne honory twoim przodkom. Dziadek Tadek, Tadeusz Kotuniak, pseudonim Tyka. Tadeusz Kotuniak, pseudonim Tyka. Był bardzo wysoki. Bo był bardzo wysoki. Ty też jesteś wysoki. No, taki standardowo dość mam wrażenie. Powiedziałeś o tym, że dla dziadka powstanie było bardzo ważne. Jak o nim opowiadał? Jak powstanie istniało? W opowieściach, które dziadek przekazywał, czy tobie bezpośrednio, czy na rodzinnych spotkaniach, o ile w ogóle takie były? To jest dosyć dziwne, bo rzeczywiście to powstanie było bardzo obecne w życiu i moim, i mojej siostry, i też mojej mamy, i brata mojej mamy. Od kiedy pamiętam, nie wiem, nie miałem wtedy lat, ale to było jeszcze na pewno przed 80. Urodziłem się w 82, więc pewnie jakieś takie pierwsze rzeczy, które pamiętam, byłyby z 80, nie wiem, 7 pewnie, czy jakoś tak. Tak, bo strzelała, pewnie 6-7 to wspierają się, tak, wiesz, od kiedy pamiętamy. Tak. I od kiedy pamiętam, a też z rozmów z mamą wiem, że ta tradycja była jeszcze starsza, że od kiedy też mama ze swoim bratem byli dziećmi, dziadek zabierał i siostrę, i mnie, a wcześniej mamy i wujka. No wtedy jeszcze bardzo nieoficjalne obchody 1 sierpnia. I to była taka coroczna tradycja. Myśmy 1 sierpnia za każdym razem szli na Powązki.
Nie pamiętam dokładnie, gdzie chodziliśmy przed 89, przed 90 i przed 90 latami i przed powstaniem potem Muzeum Powstania Warszawskiego. Na pewno chodziliśmy na Powązki i chyba chodziliśmy na indywidualne groby. Potem rzeczywiście było tak, że dziadek był w Gurcie i jest kwatera Gurtu na Powązkach Wojskowych. I tam chodziliśmy zawsze. Niestety nie pamiętam, kiedy ta kwatera powstała. Bardzo wątpię, żeby ona była jeszcze w latach 80., ale na pewno chodziliśmy tam. I to była taka coroczna tradycja. I ale dziadek... to była taka tradycja otwarta, czy to była taka tradycja trochę po cichu? No bo mówisz o latach 80., teraz zupełnie inaczej mówimy pamiętam, o powstaniu niż wiesz, kiedyś, tak? Czy to były takie wyjścia, że normalne, naturalne idziemy, czy wiesz, Wojtek, nie mówimy gdzie idziemy, nie mówimy po co, tak? Czy... Obawiam się, że byłem trochę za mały, żeby tę taką Jasne. Jakąś tajemniczość i konspiracyjność jakoś wyłapać. Raczej mam takie żywe pamięcia, żywą pamięć z takiego oficjalnego chodzenia już chyba jednak, a już na pewno nieukrywanego. I takiej dumy dziadka. To jest w ogóle ciekawe, bo dziadek bardzo mało opowiadał o konkretnych wydarzeniach w powstaniu. Aha. Ale dawał takie poczucie, takie biło od niego, takie poczucie dumy z tego. Tak, dziadek zawsze nas tam zabierał i na msze okolicznościowe, i na obchody, i na śpiewanie piosenek. Myśmy z siostrą oczywiście bardzo kochali dziadka, ale pewnie mniej te uroczystości. Takie było trochę to do odbębnienia. Albo też fajne, no bo było takim spędzaniem czasu z dziadkiem. Taką tradycją rzeczywiście, ale nie, dziadek jakoś tak nie wchodził. Oczywiście tej historii trochę znam, bo pewnie im starszy byłem, tym więcej dziadek opowiadał. Też mama i tata wiedzą więcej pewnie niż ja i też przed naszą rozmową trochę porozmawiałem z rodzicami, co pamiętają. Więc tak, dziadek to było bardzo ważne, to był jakiś taki element jego bycia dziadkiem tatkiem, znaczy dziadek nie byłby dziadkiem tatkiem, gdyby nie powstanie. Tak, dziadek przez te 63 dni każdego roku po 1 sierpnia chodził z orderami, które dostał później za udział w powstaniu. Dla niego to było takie doświadczenie, coś chciałeś powiedzieć, a ja weszłam w zdanie. Nie, tak się uśmiechnął do tego obrazka, szczerze mówiąc, bo tak... Taki chyba był taki trochę bardziej wyprostowany, jak te ordery, mam wrażenie. No, to był element jakiejś takiej jego tożsamości, jego bardzo, jestestwa, jakbyśmy bardzo. Dzisiaj powiedzieli. Podejrzymy sobie później dziadka, tatka na zdjęciach, ale to za chwilę. Na razie go sobie malujemy słowami. Ty potrafisz malować słowami, więc będziemy Oj. Z tego korzystać. Ja bym nie przesadzał moich umiejętności. Dziadek Tadek, powstaniec, ważna rzecz, która go definiowała. Jak ty go pamiętasz? Powiedziałeś, bardzo kochaliśmy z siostrą dziadka, tak. To wyłapałam. Na początku powiedziałeś, on był świetnym facetem. Jaki był? Jakie masz wspomnienia z nim związane? Jak spędzaliście czas? Co ci dawał? Czego nie dawał? Jak bardzo się denerwował? Albo jak nie denerwował się wcale? Jak nie szła ci matematyka? A Aha, on był spoiler. Matematykiem. Spoiler alert. Otwieram tę szafeczkę, a ty z niej wyjmuj. Powiedziałam, że spoiler, ponieważ rzeczywiście trochę kuchni pewnie zdradzę, ale pewnie Państwo oglądający tę rozmowę o tym wiedzą, że osoby uczestniczące w wywiadach dostają do wypełnienia ankietę o dziadku albo o babci, w każdym razie o osobie, o przodku, przodkini, która brała udział w powstaniu, dostałem taką ankietę i tam rzeczywiście jedno z pierwszych pytań to jest takie, jak dziadka pamiętam, jakie jest moje pierwsze wspomnienie i moje pierwsze wspomnienie to jest dziadek nauczyciel. To jest totalnie dziadek nauczyciel. Dziadek był matematykiem, znaczy nie był matematykiem, był inżynierem, ale jako inżynier musiał tę matematykę jakoś tam jednak umieć matematykę. Umiał matematykę, w przeciwieństwie do mnie, więc jakby jedną z takich pierwszych rzeczy, które dziadek dał, to była jakaś anielska cierpliwość. To była jakaś taka anielska cierpliwość i takie w dobrym tego słowa znaczeniu bycie upartym, że jeżeli po prostu ten Wojtuś naprawdę nie rozumie tak prostych rzeczy, to może trzeba dać mu trochę więcej i trochę więcej mu o tym powiedzieć, może w końcu załapie i załapał. Co prawda potem nie zostałem matematykiem, ale jakoś tak
Byłem dobry z matematyki, to jest zaskakujące, ale nie byłbym dobry z matematyki, gdyby nie to, że dziadek wykazał jakiś po prostu ocean cierpliwości. Ja też byłem, no nie byłem jakimś takim super przyjemnym dzieckiem. A z definicji nie byłem super, jakby co to znaczy nieprzyjemne dziecko? Pyskaty byłem, no. Pyskaty? Pyskaty byłem, taki rozkojarzony mocno, tam jak zawsze były ciekawsze rzeczy niż zeszyt przede mną. Co obiektywnie było prawdą, bo były ciekawsze, ale jednak wypadało się na tym bardziej skupić. I dziadek jakoś potrafił się nie zniecierpliwiać. I to, kurczę, jest takie naprawdę pierwsze wspomnienie. Pamiętam, że siedzimy przy biurku, nie pamiętam zadań niestety już, jakie to były, pewnie były jakieś banalnie proste. Znaczy dla mnie wtedy totalnie nie były proste. No jasne. I właśnie też jest ciekawe, nie? Że dla dziadka one były banalne, no bo jednak umówmy się, jakby poziom podstawówki dla inżyniera jakby... No ale to tym bardziej mogłoby sprawiać, że on będzie się irytował. Właśnie po o tym prostu. Chodzi, dokładnie o tym chodzi, nie? Tym bardziej, że jak mi się teraz zdarza czasami pomagać z matematyką córce mojej partnerki i po prostu no, widzę to rozwiązanie, znaczy widzę, że naprawdę to... Przecież masz to przed sobą, no. To jeszcze większy masz szacunek dla dziadka tatka, tak? Tak, absolutnie tak. Absolutnie, ale co, nie krzyczał, nie irytował się, zawsze, wiesz, brał głęboki oddech i tłumaczył do skutku. Nawet tego oddechu nie pamiętam, bo ja też jakoś byłem taki jakiś wyczulony. Do tej pory staram się być na takie też gesty, które świadczyłyby w jakimś takim stanie emocjonalnym. To nawet takich gestów nie pamiętam. Znaczy tam po prostu była jakaś niebywała cierpliwość. A czego uczyła babcia? Babcia uczyła chyba raczej ścisłych rzeczy, nie pamiętam dokładnie czego uczyła. Babcia była też nauczycielką, babcia kończyła filozofię. To zupełnie jak wnuk, jak ty. Ale to bardzo jakoś pośrednio wyszło. Babcia i dziadek byli też hurtownią książek, w sensie, że dziadkowie mieli mnóstwo książek w domu i bardzo wiele z tych książek jest teraz w moim domu. To też jest jakimś, no właśnie jak padło pytanie, za co jestem wdzięczny dziadkowi, to też za to, ale to też nie tylko dziadkowi, tylko w ogóle moim dziadkom i mojej rodzinie, że właśnie chociażby za to, że były te książki, nie? I że się rozmawiało, i że to mi dało jakiś taki kapitał, do tego pewnie jeszcze potem przejdziemy, bo teraz bym się na tym dziadku rzeczywiście skupił, czyli taki bardzo cierpliwy, bardzo dobry, bardzo chętny do pomocy, bardzo wyrozumiały, bardzo silnie wierzący w to, co wierzy, ale jednocześnie nie... Ta jego wiara w Boga chociażby nie zakładała, że jakby inne osoby, które albo wierzą mnie, albo nie wierzą w ogóle, albo mają inne poglądy, że z nimi nie należy rozmawiać. Znaczy to też jest jakaś taka rzecz, za którą dziadkowi jestem wdzięczny pewnie, to jest... Że od dzieciaka, tylko to też właśnie nie tylko dziadkowi, to też dotyczy moich rodziców, to też dotyczy mojej babci, to też dotyczy mojej drugiej babci, że jakby w ogóle nie pamiętam z domu, czy z tych trzech domów, czyli jakby domu dziadków, domu babci i domu rodzinno-rodzicielskiego. Mówienia źle o innych. Znaczy, okej, oczywiście, że się mówiło źle o innych, ale nie przekraczałeś takiej granicy... Jakiejś agresji, niechęci, tak? Tak. Ale rozumiem, że w taką historię powstańczą z dziadków, bo dużo o nich mówisz, więc chciałabym, żebyśmy też zrobili taki porządek. Ja też przepraszam, bo ja tylko bardzo lubię biegać to i dobrze, w dygresję wpadać. Spokojnie. W powstaniu był tylko dziadek Tadek. Tak. Pseudonim Tyka, tak. Bo był wysoki. Tak. Czy ta wyrozumiałość, którą on przejawiał pod twoim adresem, to była też wyrozumiałość, którą przejawił pod adresem twojej mamy? Czy to była taka typowa dziadkowa wyrozumiałość dla wnusia? Nie wiem, pytanie. Czy typowa, ale... Myślę, że jakoś tam typowa, ale to pewnie pytanie do mojej mamy bardziej. Ale no tak jakby pamiętając dziadka, przypuszczam, że tak. Ale to pytanie do mojej mamy. Dlatego trochę do tego nawiązałam, bo mówiłeś, że przed nagraniem do Korzeni Pamięci, ja tylko dodam, że ankieta, którą wypełniałeś, też jest dostępna na stronach Muzeum Powstania Warszawskiego, więc jeśli ktoś nas oglądający ma w swojej rodzinie powstańców, niech się koniecznie włączy do tego projektu, bo to bardzo polecam, bo to sprawa. Jest dużo ciekawsze. Przyznam, że jak dostałem tę ankietę, miałem takie anioł z ankietę. niż się wydaje. Tak, ale bardzo, bardzo to jest ciekawy proces i też jeżeli ktoś z osób oglądających tak się waha, to polecam. Też to jest bardzo fajny pretekst do tego, żeby porozmawiać z osobami,
Znaczy, to nie to, że nie gadam z rodzicami, bo gadam z rodzicami regularnie, ale dawno żeśmy nie gadali o historii. I dużo żeśmy z mamą odkryli z powrotem, więc no polecam. Właśnie. A co odkryliście rozmawiając z mamą? Jak wróciłeś jakby do takiej rozmowy już świadomej, z intencją pewną, to co się przypominało w kontekście dziadka i powstania? Co się przebijało, co się przypominało? Poza takimi oczywistymi rzeczami, czyli takim porządkowaniem wiedzy, że czy to była ulica Chmielna, czy to była ulica Żelazna, czy to był most Poniatowskiego, czy może nie. Też mam wrażenie, że przypomniały się emocje, co było bardzo ciekawe, bo to był rzeczywiście temat, o którym żeśmy z mamą nie rozmawiali od bardzo dawna, bo nie było takiej potrzeby. Nie? I nagle się okazało, że mówię o sobie, ale też jakby wsłuchując się w głos mamy, że przypomniało się dużo takich emocji. Wróciły obrazy dziadka, ja dziadku też nie miałam, dawno nie myślałam o dziadku, bo jakoś tak wyszło, dziadek nie żyje od 2010 roku. Tak, czyli 13 lat już. I jakoś wrócił, nie? Jakby wrócił, mam wrażenie, że też wrócił mamie. To też nie chcę mówić za mamę, ale sam fakt, że po każdej rozmowie tam jeszcze dzwoniliśmy sobie do siebie. Wiesz co, bo jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chętnie powiedział albo mi powiedziała. Potem nagle mama jakieś jeszcze maile wysyłała, znalazła jakieś zdjęcia kolejne. Więc mam wrażenie, że znaczy poza tym oczywistym poziomem, że powróciła wiedza na ten temat i takie porządkowanie tej historii między nami, powrócił też, dziadek wrócił, no. Dziadek wrócił, trochę taki zamglony oczywiście, ale wrócił trochę, no. Jakby mam jakieś wrażenie, że tak trochę sobie pogadaliśmy dzięki temu. No bo tak pomyślałam, jak to mówisz, że pamięć to jest takie wracanie. Mhm. A gdyby on tu usiadł na tym krześle, które obok ciebie jest, bo by wrócił, to co byś mu powiedział? On tu trochę jest. On tu trochę jest. O, bo to on. Co prawda takiego go kompletnie nie pamiętam. Możesz położyć, jeśli chcesz, laptop na stole. I będzie pewnie zasłaniał, ale może tak potrzymał chwilkę. To jest on. I co bym mu powiedział? Nie wiem. Trochę bym zobaczył, jak się rozmowa potoczy, szczerze mówiąc. Mhm. Ale tak, znaczy jemu w tym wieku to totalnie nie wiem, co bym powiedział, bo tutaj ma jakieś pewnie, nie wiem, 15 lat pewnie. Max. Prawda, nie? Ale pogadałbym po prostu. Nie? I też właśnie nie układałbym jakieś listy teraz pytań do dziadka, tylko zobaczył, jakie pytania się pojawią, jakbyśmy sobie pogadali. To kiedy pojawiała się opowieść o powstaniu, to znaczy można powiedzieć, że powstanie było ważne, mówisz o tym, że dla niego było bardzo istotne, że bardziej się prostował, kiedy zakładał ordery. Też możemy... Czy to znaczy, to jest, też tak właśnie działa ta pamięć. To jest, nie mam pojęcia, czy on się prostował bardziej, czy to jest moje wspomnienie tego, że się bardziej sprostował. Ale to, co ty pamiętasz z jego opowieści, to znaczy jak istniało w jego opowieściach powstanie, bo powstanie to jest element traumy, to jest element wojny, to jest element czegoś koszmarnego. Tak. Czy on w opowieściach wracał do koszmarnych obrazów, do tragicznych sytuacji, do tego, że stracił bliskie osoby? To jest właśnie coś, co teraz dopiero mi bardzo się mocno uruchomiło i też o tym rozmawiałem z mamą i uderzyło nas bardzo to, że myśmy musieli tę historię, konkrety tej historii zbierać. Znaczy, że my dużo bardziej mamy jakieś takie ogólne poczucie takiej ogólnej dumy z powstania, ale że mamy, bardzo rozproszoną wiedzę na temat konkretnych wydarzeń. I trochę to sobie pozbieraliśmy i taką teorię trochę sobie uknąłem z mamą teraz, że nie mam pojęcia, czy ona jest prawdziwa, ale gdzieś tam wierzę, że tak, że no właśnie, bo to nie, wojna nie jest fajna i powstanie też nie, jakby... To jest też 63 dni tragicznych doświadczeń, a też doświadczeń potwornie tragicznych po powstaniu. Dziadek trafił do obozu po powstaniu. I mam jakąś taką teorię, pod którą mama, po którą się oboje podpisujemy z mamą, mam wrażenie, znaczy wrażenie wiem, że może było tak, że dziadek nie wchodził w szczegóły, albo takie rozpraszał trochę.
żeby trochę nas nie przy... Dziadek bardzo chciał, żebyśmy byli, siostra i ja, dumni z powstania, ale absolutnie nie chciał, żebyśmy czegokolwiek takiego kiedykolwiek doświadczyli. I myślę, że takie niewchodzenie w potworne rzeczy też jakoś świetnie o nim świadczy, bo... A też dobrze świadczy o nim jako człowieku i nauczycielu. Dobry nauczyciel wie, że w pełnym wieku dzieciom naprawdę się pewnych rzeczy nie powinno mówić. Może to był jakiś taki cwany plan dziadka, że ja wiele lat później sam do tego sięgnę i to, kurczę, udało mu się aż wtedy tak, w takim razie. Myśli, że tak to teraz przewidział. Tak pomyślam teraz, ale tak, tak pomyślałem sobie, że gdyby do jego mi zupełnie tak bym zrobił. Natomiast jakby ja wiem o jakichś takich tragicznych historiach, o takich najbardziej tragicznych, nie wiem, od dziadka, wiem, bo o nich od babci. I wiem, że tam były naprawdę... Wojna nie jest fajna. On stracił ukochaną, tak? Tutaj znowu zrobię zastrzeżenie, bo nie wiem, czy to jest coś, co... Okej, okay, pamiętam taką scenę. Jak mówiłem, dziadkowie oprócz matematyki uczyli mnie piosenek patriotycznych i w ogóle patriotyzmu. Nie powiem, co mi się udało lepiej. I pamiętam, że jedną z piosenek, których się nauczyłem chyba ja sam, bo chciałem dziadkom zrobić przyjemność, to była moja mała sanitariusz kozaka, przyznasz chyba, że to wielka była gra, takie różne, znamy. I pamiętam, tylko właśnie pytanie, na ile ja to pamiętam, a na ile jakbyś sobie tworzę scenariusz, który byłby dobrą sceną, ale być może, znaczy na pewno nie zbudowana, ta scena jest zbudowana, z czegoś się wzięła, znaczy jest coś tak. Takiego było. Ale absolutnie nie przyznam jakby temu opisowi certyfikatu, że tak było naprawdę, bo nie wiem. Nie pamiętam. A to jest najpiękniejsze tak zwanej historii no właśnie, mówionej, no więc że właśnie, nigdy nie wiesz no tego, właśnie. Ale to jest twoja opowieść. Ale scena, dokładnie tak. I jakby scena polega na tym, że ja chyba chcę, a tak to przynajmniej pamiętam i tak to w związku z tym opowiem, że ja chciałem tę piosenkę zaśpiewać. Wtedy się jeszcze nie wstydziłem śpiewać, bo dzieci w pewnym wieku tracą, jakby zyskują wstyd, tego ja wtedy jeszcze nie miałem. I chciałem zaśpiewać tę piosenkę, no co babcia mi powiedziała, nie, jakby Wojtusiu, tej piosenki to nie śpiewaj, bo dziadek miał taką swoją sanitariusz kozaka. Zapytałem o to mamę, mama nie pamięta takiej historii, ale nawet jeżeli ona się nie wydarzyła, to w jakiejś wersji się musiała wydarzyć. A zapytałaś o to dziadka? Nie. Nie, to też było tak, że chyba żeśmy z siostrą wtedy jeszcze intuicyjnie wyczuwali, że jakby... Pewnie dzisiaj bym to zrobił chętniej, tylko zawsze tak jest, że za późno te pytania przychodzą. Nie, myśmy nie dążyli z siostrą. A już na pewno nie te historie, jako tej sanitariuszce i te historie, które mama wie, które słyszała właśnie też nie będąc dzieckiem, tylko dużo, dużo później. Nie drążyliśmy. Nie. Zapytałam o to, jak powstanie istniało w takiej opowieści od dziadka, w tym, co on mówił, bo nie powiem, że dużo ważniejsze, ale równolegle ważne jest to, co człowiek robi i jak to wspomnienie istnieje w jego zachowaniach, na przykład w tym, że dziadek zawsze dojadał wszystko, co miał na talerzu. Nie musiał mówić, ale dojadał. Tak. Mówił. Też mówił dlaczego. I to jest coś, co mi mama przypomniała. Dzięki, mamo. Bo to też nie jest do końca tak, że jakby jakieś takie reminiscencje czy jakieś takie odpryski tamtej historii naprawdę strasznej się nie pojawiały. One nie pojawiały się raczej wprost, pojawiały się w jakichś sytuacjach. Ja też, tak jak powiedziałam, dziadek był niemożliwie cierpliwy i niebywale ciepły. Rozumiem, że nie masz po nim tej cechy, bo tak to podkreślasz, czy masz? Wyglądasz na cierpliwego. Może trochę zostało po dziadku. Tak mama uważa, ale to znowu nie mi oceniać. Dzięki, mamo. Dzięki, mamo. Ale były sytuacje rzeczywiście, w których dziadek może nie tyle tracił cierpliwość, co jakieś takie emocje, które tam byśmy nazwali sobie roboczo złymi, wychodziły.
I to było w sytuacjach, kiedy Zuzia, czyli pozdrawiam siostrę, Zuzia i ja, żeśmy potwornie grymasili, że no Jezu, tam to nie jest takie dobre to jedzenie, które tutaj mamy, to nie zjemy tego do końca. I dziadek wtedy rzeczywiście reagował absolutnie nie agresją, ale takim jednak jakoś taką dużo większą stanowczością niż miał w zwyczaju. I wtedy rzeczywiście pojawiała się historia niedojadania, bycia w obozie Mombinowica, gdzie jedzenia za bardzo nie było, wracania do Warszawy po wyzwoleniu obozu i jedzenia z gniłych owoców, bo nie było niczego innego. I dziadek tak, dziadek zawsze dojadał, bardzo był na nas, mówiąc, że dziadek był bardzo zły, to był zły jak na siebie. Irytowało go, tak? Tak, w jakiś sposób poddenerwowany był, tak? Tak. Dziadek też zawsze dojadał. Nie było czegoś takiego, że się wyrzuca śliwki, nawet jak już można by. Czyli jakby zostawiał, trochę chomikował, tak? To się tak nawet powiem. Nie tyle chomikował, to zawsze nawet nie tyle chomikował, tylko jak się z jakiegoś powodu pojawiło za dużo rzeczy na stole i był jakby moment taki, że było sprzątanie i że trzeba coś wyrzucić, to nic nie było wyrzucane. Nigdy. Z jedzenia nigdy. Więc tak, jakby te takie. No właśnie, bo to jest tak jak zostało to. Znaczy to musiało. Dziadek miał paręnaście lat, jak było na powstaniu. I we wszystkich nas to, co robimy w wieku parunastu lat, zostaje, nie? I akurat w dziadku zostało to. A to nie było byle co. W sensie czymś zupełnie innym jest złamać sobie serce, bo koleżanka wyprowadziła się z jednego miasta albo wybrała kolegę z innej ławki, a czymś kurczę naprawdę innym jest jakby stracić tę osobę. Właśnie, nie? Więc... Dlaczego nie lubisz porównywania pokoleń? Tak. Bo właśnie trochę nad tym się pochyliliśmy, to znaczy taka perspektywa może bardziej, tak? Że... Tak, w ankiecie pada pytanie, czy moje pokolenie, jeżeli jakoś je nie przytaczam wprost, bo, ale sens mniej więcej był taki tego pytania, w czym moje pokolenie jest pod... Okay. Mogę przypomnieć, jeśli chcesz dokładnie, bo ja chciałam do tego nawiązać w taki ogólny sposób, bo rzeczywiście zwracasz uwagę na to, że nie ma się co stawiać. Czy uważasz, że twoje pokolenie jest w czymś podobne do pokolenia twojego dziadka? Nie lubię porównywać pokoleń. Tak zaczyna ta odpowiedź. I podpisuję się pod tym. Nie lubię porównywać pokoleń. A co więcej, powiem nawet mocniej, nie mam absolutnie do tego najmniejszego prawa. Nawet na tym przykładzie przed chwilą przywołanym, że czymś kompletnie innym jest złamać sobie serce tak po prostu. Chociaż to nigdy nie jest tak po prostu, ale tak jakiś zwyczajny, chociaż smutny sposób, a czymś zupełnie jest innym stracić osobę. A czymś jeszcze bardziej innym jest to, jeżeli tę osobę traci się tak jak wszyscy wokół coś tracą. Znaczy wojna jest jakąś taką straszną stratą miasta, świata, bliskich, młodości w tym przypadku. Jest czymś tak mocnym, że to zostaje, nie? I to jest doświadczenie tak bardzo odległe od doświadczenia mojego pokolenia, że jakby jak to porównywać, nie? Jakby, jak porównywać to, że mnie łapie kaner w autobusie, bo nie mam biletu, a dziadka łapie gestapo, nie? Jakby, czy to jest nieporównywalne, nie? A właśnie takie doświadczenia nas tworzą i pokolenie mojego dziadka zostało stworzone przez doświadczenia, którego moje pokolenie nie zna i nie doświadczyło. Dlatego jakby nie mam, jakby co tu porównywać, no jakby... To jest, napisałam sobie takie zdanie, jak słucham Ciebie, piszę sobie różne zdania. Pamięć to wracanie, a wojna to utrata. Powiedziałeś, że to jest też taka utrata miasta. Ty kochasz Warszawę? Bardzo.
też trochę dzięki dziadkom, dziadkowi, jakby patrzysz też trochę na Warszawę jako na to miasto, które też, wiesz, oni znaczyli swoimi stopami walcząc, czy broniąc tego miasta, czy kraju, no to dla ciebie, nie mówię, że to na co dzień gdzieś wraca, nie? Ale gdzieś tam pod podszewką masz tę świadomość. No tak, no, gdyby dziadkowie się nie spotkali w Warszawie, to pewnie moja mama by się w Warszawie nie urodziła i wtedy bym w Warszawie się nie urodził też ja. Gdyby się spotkali, nie wiem, w Raciborzu albo w Sosnowcu, no to pewnie bym kochał Sosnowiec. Ale ja rozumiem, co kryje się pod tym pytaniem, nie, przepraszam, nie powinienem tak mówić. Nie, bo może się nie kryć nic, bo dlaczego o to pytam? No, na przykład, no, może trochę pytam przez siebie. Tam nie Warszawa jest zupełnie inna, kiedy dobrze znam jej historię. Tak, na przykład widzę twarze ludzi, którzy albo tu walczyli, albo ich potomków. Albo jestem w miejscu na Placu Krasińskim, gdzie jest wejście do kanału i masz to oznaczone. Zupełnie inaczej wtedy odbierasz miasto. Zapytałam o to też dlatego, że kilka razy już podkreśliłeś w rozmowie miasto. Tak? Mówimy tu o twoich przodkach, mówisz o dziadkach, o mamie, o tacie, o rodzicach, o siostrze, ale też wiele razy włączasz w tę rozmowę o rodzinie miasto. Ty to zrobiłeś, jakby tu jest ukryte tylko to, że ty wywołałeś to miasto do odpowiedzi. Wiesz, wyłanie za mnie ten warszawiak jednak. Ale to jest... Ale nie, no tak, no miasto jest dla mnie, nawet w tej ankiecie, jak już tak się do niej odwołujemy, napisałem, że moją ojczyzną jest Warszawa, jakby, bo tak jest. Się bardzo mocno czuję związany z tym miastem. Ale też jestem związany z tym miastem nie tylko przez powstanie. Znaczy, to miasto istnieje dłużej niż trwało powstanie. I oczywiście powstanie jest absolutnie fundamentalnym rozdziałem historii tego miasta, ale były też inne rozdziały. I dla mnie też, ja też jakoś bardzo chcę uniknąć takiego teraz mówienia, że dla mnie powstanie jest mniej lub bardziej ważne od tego, co się działo w międzywojniu, w kawiarni na Nowym Świecie, Tuwimu Słonimskich i tak dalej. Bo to miasto jest jakby z sumy doświadczeń, które były wspaniałe i które były wspaniałe mniej. No tak jak ty i tak jak twoja rodzina, to o czym powiedziałeś bardzo wyraźnie na początku, o tych puzzlach przeróżnych, które... Tak. się składają na to, kim jesteś. A... I jakby jeszcze wracając do tego, mam takie wrażenie, że właśnie im więcej historii tego miasta poznajemy, tym bardziej jakby to miasto... To bywa trudna miłość, ale tak jakby... No tak, jakby im więcej historii tego miasta, czy to powstania, czy to tego, co było przed wojną, czy początku Warszawy, czy historii żydowskiej Warszawy, czy historii komunizmu przedwojennego w Warszawie. Tutaj jest trochę do mojego drugiego dziadka się uśmiecham. Jest mnóstwo historii. No to jest duże miasto o długiej historii, więc jakby ono siłą rzeczy musi się składać z wielu historii. I bardzo bym, tak jak powiedziałem, bardzo bym chciał, albo inaczej, bardzo bym nie chciał teraz robić jakiegoś rankingu, która historia... Rozumiem. Jest dla tego miasta fundamentalna. Oczywiście możemy, możemy... To powstanie miało gigantyczny wpływ na to miasto i na osoby tu mieszkające. I chociażby pod tym względem ono odcisnęło wielki ślad na tym mieście. Ale to jest osobny temat. Zupełnie nie miałam na żadnej intencji tworzenia rankingu. Bardziej myślę, a propos tego, o czym mówisz, że im więcej poznajemy, im bardziej poznajemy historię miasta, tym ta miłość nasza jest pełniejsza. Podobnie z historią naszej rodziny. Im więcej wiemy, odkrywamy tych różnych kart, składamy te historie w całość, tym bardziej się czujemy w tej rodzinie osadzeni. Chciałabym na sekundę wejść do domu twoich dziadków, jeśli pozwolisz. Niedaleko stąd ulica Wolska. To rzeczywiście kawałeczek. Czy dziadek miał swój pokój? Jakie to było wnętrze? Jak się tam czułeś? Czy były tam zdjęcia? Czy była tam ściana z orderami, które wieszał w odpowiednich momentach? Jak tam było? No takie coś, co mi się absolutnie... To było trzypokojowe mieszkanie przy ulicy Wolskiej, róg Prymasa Tysiąclecia. Też to jest mieszkanie, gdzie się mama z wujkiem też wychowali. To nie było pierwsze miejsce, gdzie mieszkał dziadek. Dziadek mieszkał wcześniej w Rembertowie. W latach 60. się przeprowadzili na Wolę.
Ale jak było w środku? Książki były, no. Zbierałeś się, wszędzie były książki. To naprawdę było to w bibliotece dużo. Czujesz się to jak u siebie, no. Tak, tak, tak. Jak wszędzie były książki. Byłeś naprawdę dużo, były w pokoju dziadka, bo dziadek miał swój pokój rzeczywiście. Były w takim salonie, który był też takim pokojem babci, tam też były książki. Był też taki pokój, gdzie spaliśmy z siostrą, tam też były książki. W łazience nie było. Nie, coś tam bywało nawet w łazience, bo tam zawsze było czytane. W przedpokoju nie było książek, były w trzech pokojach książki. Chociaż pewnie były w jakiejś szafie też, więc ich było naprawdę sporo. Były też, i to tego było bardzo dużo, babcia miała dużą pasję do sztuki ludowej. I było bardzo dużo i zdjęć, i kapliczek. Znaczy zdjęć kapliczek i samych kapliczek. Oczywiście. Tego było naprawdę sporo. Wisiał duży obraz Zofii Stryjeńskiej. Wisiał papież. Dziadkowie byli bardzo wierzący, więc były jakby ślady w mieszkaniu, były tego też mocno widoczne. Zawsze od 1 sierpnia przez 63 dni wisiała flaga na balkonie Polska. Na 3 maja też wisiała. Tak, 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 że to było takie mieszkanie. Ale tak, nie będę ukrywał, że te książki, że pałaszowałem tam bardzo. Pamiętam, że wchodziłem i... A poza książkami dziadek na przykład, nie wiem, uczył jeździć na rowerze, uczył grać na jakichś instrumentach, uczył, zachęcał do sportów, a może grał w szachy. Grał w szachy, tak, ojejku. Wyjmuję teraz zestaw dziadkowych czynności. Ale to żeś naprawdę teraz jakby, wow, to jakoś tak mi się teraz mocno te szachy... Bo jakoś jak rozmawiałam z mamą i sobie przypominaliśmy rzeczy o dziadku, to tych szachów nie było, a teraz po prostu wyciągnęłaś tę szachownicę tutaj i ja po prostu mam ją tutaj. Dawał ci wygrywać, czy nie? No pewnie. No pewnie. Dawał też wygrywać, a potem też nie dawał wygrywać. To też taka była tradycja rodzinna. Jak się spotykaliśmy na Wielkanoc i był ten zwyczaj, że była ta wojna jajkowa. Mhm. Że tam, nie wiem, czy wszystkie rodziny to miały. No to może opowiedz u nas tak było. No były te malowanki i tam przed jedzeniem się oczywiście dzieliło opłatkiem oczywiście, ale też jajkiem. Tak, na Wielkanoc jajkiem, tak. Tak, 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 tak. Ale, więc było takie jajko do dzielenia się, ale były też te jajka, te pisanki. No i była taki zwyczaj u nas w rodzinie takiej wojny jajkowej, że tam że osoba bierze jajko, druga osoba też bierze jajko i tam tak. I z jakiegoś powodu dziadek zazwyczaj wygrywał tę wojnę. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że cwaniak brał sobie drewniane jajko. Więc w szachy dawał wygrywać, ale na jajka to nie. Nigdy. To było coś takiego, co musiało być jego. Znaczy nie, to chyba nie było tak, to raczej nie, był taki zgrywus bardziej troszkę, bo dziadek był też to wcipny, kurczę. Był zgrywusem? No tak, no. Ale także robił żarty? Czy także właśnie miał poczucie humoru? Pamiętam taką sytuację, ona trochę nas pewnie niestety z góry, przepraszam, jakby popchnie w smutniejsze rejony. Ale to jest coś, co jakoś... byłem też już w takim wieku, że zaczynałem jakby dziadka traktować jako... nie tylko jako dziadka, który zawsze jest, tylko jako taką też osobę, nie? Znaczy jakby... nie jako element zastany rzeczywistości, że dziadek, no dziadek. Tylko też jakoś tak zacząłem z racji już bycia troszeczkę starszą osobą, jakby też widzieć w nim coś więcej niż dziadka po prostu, kogoś więcej niż dziadka, czyli po prostu też człowieka, niezależnie od funkcji społecznej, tak, bycia dziadkiem. Rodzinny, tak. Dziadek to powiedział jako żart, ale ten żart wcale nie był, znaczy był gdzieś tam śmieszny. Ja bardzo doceniam czarny humor, więc on mnie bawi po czasie, natomiast za nim kryła się bardzo nieśmieszna rzecz. Więc dlatego przepraszam, że trochę na takie smutne rejony teraz nas to pociągnie. No ale dziadek zabierał nas na te obchody rocznicy powstania zawsze. Ale z wiekiem bywało to trudne, no bo dziadek się starzał, a też niestety dziadek to pod koniec życia zmagał się z potworną chorobą, jak mówię, z Alzheimer. I był taki moment, kiedy dziadek się nie przyznawał do tego za bardzo, przede wszystkim przed sobą.
Straszna to jest choroba. Ale już było wiadomo, że ta choroba się rozwija. Dziadek był też kierowcą. Dziadek w sensie miał swoje Cinquecento wcześniej. Coś było wcześniej, nie pamiętam, maluch pewnie. Ale miał swoje Cinquecento, takie seledynowe, chyba jak dobrze pamiętam. I zawsze na to powstanie, tam właśnie z ulicy Wolskiej, żeśmy jeździli. Cinquecento dziadka. Totalnie. Stało w garażu takim, w którym były książki w garażu swoją drogą. Niesamowite to jest. No i tak, jak dziadek już jakby już miał zdiagnozowaną tę chorobę, a przynajmniej było jasne, że ona jest. I wtedy myśmy zaczęli chodzić, ja czy siostra, jakby na te obchody powstania z dziadkiem, już nie tylko jako ciągane wnuki, ale też trochę się opiekować dziadkiem. Pamiętam, że nie pamiętam totalnie, który to był rok, ale pamiętam, że przyjechałem do dziadków na wolę. Mama mi mówiła, że absolutnie dziadek nie może jechać samochodem na te obchody, że masz tutaj pieniądze na taksówkę, pojedziecie taksówką, wróćcie taksówką. No i pojechałem do dziadka, tam zjedliśmy jakiś obiad, coś i się ubieramy, żeby wyjść i dziadek łapie z, bo tam takie, bo oprócz książek jeszcze oczywiście było lustro w domu, no bo w każdym domu jest jakieś lustro i stało lustro i na tym lustrze wisiały klucze i kluczyki i wisiały między nim kluczyki do samochodu, nie? No i dziadek wziął te kluczyki do samochodu i ja tak, kurczę, miałem takie, cholera, no jakby co teraz zrobić, nie? Jakby, no, no nie wiem, no, mama jednak bardzo prosiła, żeby nie tym samochodem. Z drugiej strony fajnie, bo jakby będę miał kasę na taksówkę i sobie coś za to kupię może. Ale nie no, że kurczę, jednak mama prosiła, żeby jednak na to zwrócić uwagę. No i powiedziałem dziadkowi, dziadku, ale no mama prosiła, żebyśmy pojechali taksówką. Na co dziadek z takim właśnie szelmowskim uśmiechem. Mama nie musi o tym wiedzieć. Mhm. I wiesz, i to było, i to znaczy wiem, że to brzmi jakoś tak strasznie smutno, ale w tym był jakiś element humoru. Znaczy w tym był jakiś taki koleżkowy element. No wiesz, to nie mówię, nie? Jakby wiesz. Znaczy on wiedział, że nie, jakby tak, nie powinien tak, już, tak? Tak, tak. Tylko on tego nie powiedział na zasadzie, ale oczywiście. Teraz broń Boże, nie mów mamie. Nie? Jakby właśnie o to mi chodzi w tym, nie? Tak jakby to nie było takie. To było jakieś cholera właśnie dowcipne wrażenie, nie? Więc jakoś tak wpisywało się w taki. On miał humor, no miał. Ta opowieść. Co prawda potem, jak wracaliśmy, dziadek się zgubił. Pod domem, tam w okolicy Kasprzaka. No to już nie było wtedy śmieszne. No właśnie, ta opowieść o chorobie twojego dziadka jest bardzo ważnym elementem też tej historii, również tej historii związanej z pamięcią. To się wszystko gdzieś łączy, zamyka się, zazębia, też w tym, czym ty się zajmujesz, co chcesz mówić ludziom. Chciałam cię zapytać właśnie, czym dla ciebie jest pamięć. I nawet, wiesz, zastanawiałam się na początku tej rozmowy, czy nie zapytać cię, jakie są twoje wspomnienia rodzinne. Bo właściwie, jakie mogą być wspomnienia rodzinne? Bardzo różne od tego, w zależności od momentu, w którym je mamy. Twój dziadek miał swoje wspomnienia pewnie do końca swojego życia. Chociaż przypuszczam, że historie, które powtarzał, zmagając się z chorobą Alzheimera, rozmijały się z tymi, które znałeś czy znaliście. To jest coś, co we mnie siedzi od bardzo dawna, rzeczywiście. I to będzie pewnie dłuższa odpowiedź, więc śmiało przerywaj mi, jeżeli zacznę błądzić gdzieś i też mnie naprowadzaj, jeżeli zacznę jakby właśnie odpływać. Jestem tu, spokojnie, opowiedz, po prostu opowiedz. Dzięki. No bo tak, ponieważ dziadek zabierał nas na te obchody od zawsze i opowiadał, bo to nie jest tak, że nic nie opowiadał, więc opowiadał historię z powstania, czy w ogóle ze swojego życia, mniej więcej te same co roku, więc myśmy z siostrą tam raczej mieli po prostu taki, można było taki guzik play nacisnąć i no tak, tak, Chmielna, tam wieżyczki, tam dworzec, okej. I no tak, nie będę ukrywał, że to oczywiście byliśmy tym z siostrą znudzeni w pewnym momencie. Tym bardziej, że uroczystości były, no,
Jak się ma paręnaście lat, to naprawdę sobie można wyobrazić. Alternatywny sposób na spędzenie czasu. Tak. No ale chodziliście z nim, dla niego to było ważne, dla waszej rodziny tak, to było ważne. Co roku była tak, powtórka. Tak, był play odpalony znowu i odpalone te same historie. I tak już myśmy z siostrą je po prostu tak przepuszczali. Czy nie chcę mówić za siostrę. Siostra jest generalnie lepszą osobą niż ja, więc pewnie... Ale tak, no to okej, będę mówił o sobie w takim razie. No, jakby, no tak, w pewnym momencie już to było takie tam, no dobra, będą te same historie, będzie pewno dokładnie to samo, ja już wiem, gdzie jest to na Chmielnej, wiem, że ta Chmielna wygląda inaczej, wiem, że dworzec główny, ja wiem to już wszystko, jakby, no ale jakby idziemy, bo to też, to też było miłe, gdzie tam spędzanie czasu, tak oczywiście, nie? No i tak co roku, jakby, jakby powtarzanie tego samego mechanizmu, tych samych historii, aż do czasu, rzeczywiście, kiedy dziadek, no, raz, jakby w sposób naturalny z wiekiem, a dwa, i tutaj jednak przede wszystkim z racji Alzheimera, który jest, powtarzam, potworną chorobą, dziadek, te historie zaczynały... Nagle było coś innego. Na początku było, tylko widzisz, to jest znowu to, że to jest moja pamięć i właśnie o tym gadamy, że ja nigdy nie wiemy, co pamiętamy naprawdę, a to sobie opowiadamy o tym, co pamiętamy, więc być może ja tutaj też trochę koloryzuję. Chociaż gadałam o tym z mamą i z siostrą, więc to jest jakaś tam mniej więcej potwierdzona opowieść, tym niemniej nadal jest to opowieść, a nie prawda. No i tak, i te historie rzeczywiście właśnie, zwłaszcza w momencie, kiedy dziadek jakoś tak nie chciał przede wszystkim przed sobą chyba się jakby przyznać do tego, że nie pamięta. Więc on tak, jak opowiadał tę historię po raz, nie wiem, ile lat, miałem lat pewnie tam paręnaście, no to więc co roku słyszeliśmy to samo, więc jakby po raz kolejny opowiada tę samą historię. Nagle ta historia, pamiętam ten moment, że jakby, albo mi się wydaje, że pamiętam, że dziadek opowiada, że no tutaj na ulicy, ja po prostu wiem, że teraz padnie Chmielnej, a pada Żelazna. Mhm. Co? Mhm. Nie? No i właśnie, nie? I że nagle ta historia zaczyna, jakby te puzzle jakby się tam rozsypały po prostu i jakby dziadek stara się je tak poukładać, na ile potrafi, nie? Ale widzi, że już nie bardzo tak, to tak, a nie daje sobie po sobie poznać, absolutnie, dlatego też wymyśla. Z czasem niestety ten proces, powtarzam, to jest potworna choroba. Znaczy nie da się już ukrywać przed sobą, że się nie pamięta. Więc ta układanka stawała się coraz bardziej taka, coraz większe były takie braki w niej, nie? I w tym nagraniu w Archiwum Historii Mówionej, które jest też do zobaczenia na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak. Wiesz co, powiedziałaś mi przed wywiadem, że jak czytałaś ten wywiad z dziadkiem, że to była wartka opowieść, nie? A ja czytając ten wywiad i oglądając ten wywiad, dla mnie to jest strasznie trudne oglądanie, czytanie tego wywiadu, bo w tym wywiadzie, nie wiem ile, ale paręnaście razy pada, nie pamiętam. Okay. Dziadek też mówi bardzo pięknym polskim, a w tym wywiadzie nie mówi nie pięknym mówi polskim. Nie mówi pięknym polskim, to prawda. Tak. I no i to jest, no, dziadek już był chory wtedy. I wiesz, ale wiesz, ja nie mogę powiedzieć, że nawet jeżeli Chmielna staje się Żelazną, a coś tam czymś innym, no to kurczę, to jest jego pamięć. W sensie ja nie mogę powiedzieć dziadku, co ty zagadujesz. Jakby to jest, jakby nie mogę powiedzieć, że dziadek źle pamięta. On tak to pamięta. Wiesz, to jest opowieść o tym, że jakby my nigdy nie mamy dostępu do jakby... My sobie opowiadamy, a nie odtwarzamy to, co było, nie? Jakby nie jesteśmy w stanie. Po prostu. Jest mnóstwo eksperymentów robionych, jak bardzo łatwo jest zaszczepić komuś wspomnienia, których nie ma. Po prostu pytając osobę, a ty pamiętasz, jak stałeś przy tym kolesiu w czerwonym swetrze? Nie pamiętam.
A potem, jeżeli się wróci do tej historii, no wiesz, ten koleś w czerwonym swetrze, no tak, tak, był ten koleś w czerwonym swetrze. To jest bardzo proste. Mówię o tym, że po prostu zawsze pamięć jest jakby opowieścią, nie? I dlatego też... Też znowu nie chcę mówić, że jakby taka pamięć jakby osób, które... może inaczej. Że absolutnie fascynująca też jest ta droga pamięci, nie? Że jakby... co się pamięta rok później, co się pamięta 2 lata później, co się pamięta 20 lat później, a co się pamięta 70 lat później. Przy czym żadne z tych pamięci, jakby na jakiej podstawie mam powiedzieć, że wiesz. Ale no. Myślę sobie, że ta pamięć, o której teraz wspomniałeś, ta historia, którą nam opowiedziałeś o dziadku i o jego postępującej chorobie, to jest o tym, że pamięć jest relacją. To znaczy, że on był tam z wami i że chciał wam opowiadać, że on tam przestawiał te klocki, ale on był z wami i chciał, i to, że chce się komuś opowiadać i że ma się komu opowiedzieć, to jest tak naprawdę istota. Absolutnie. Pamięć. Znaczy absolutnie. Dla dziadka, znowu do ankiety się odwołując, i to też mama mi pomogła w tym punkcie. Bo tam pada pytanie w ankiecie, co wspominał z największym wzruszeniem. Jakoś tak brzmi to pytanie. Ja nie umiałem sobie przypomnieć jakiejś konkretnej historii, którą wspominał ze szczególnym wzruszeniem, ale z mamą się zgodziliśmy, że to, co go bardzo wzruszało i co dla niego było bardzo ważne i był wtedy realnie wzruszony, to było to, że mógł nas zabierać na te obchody. Znaczy to, żeśmy z nim szli, nie? Jakby, zresztą to też dotyczy mojej mamy i mojego wujka, że też jakby wcześniej ich zabierał. Więc tak, to jest o relacji. Zresztą wiesz, jakby... Te relacje ważniejsze na pewno właśnie jest jakby to takie ogólne poczucie bycia blisko, niż teraz jakby inwentaryzacja konkretnej historii, no, wiesz. To, że teraz jakoś ja wchodzę w tę historię i sobie próbuję jakoś je uporządkować, jakby fajnie, nie? Jakby pewnie dziadek by się ucieszył, ale myślę, że dla niego właśnie ważniejsze było to, żeby być tam z nami, czuć tam jakby się z nami fajnie. Przymykać oko, że my tam ziewamy na tych obchodach, czy coś tam, ale jesteśmy, nie? I, myślę, że on by był dumny z tego, że jesteś w korzeniach pamięci. Pewnie tak. A ty jesteś dumny z dziadka? Pewnie, znaczy tak. Tak. Z dziadka tatka, wiesz. No właśnie, dziadka, tatka. Dzięki za dodanie tego, nie? Jakby właśnie nie z dziadka powstańca, nie z dziadka nauczyciela, nie z dziadka... dyrektora technikum, nie dziadka kierowcy, tylko jakby ze wszystkich tych dziadków, nie? Jakby, które jakby tworzył zbiór, fajny zbiór taki dziadek Tadek. Dlatego ty jesteś Wojtek. Zaznaczyłeś na początku rozmowy, że jesteś bardziej Wojtkiem niż Wojciechem, tak jak dziadek Tadek jest dla ciebie dziadkiem Tadkiem. Nie, dziadek był Tadeuszem. Nie, ale dzisiaj jest dziadkiem Tadkiem. Wojtek, dziękuję ci bardzo i dziękuję, że pamiętasz, wiesz, bo to jednak, biorąc pod uwagę, że pamięć to relacja, to dobrze tworzyć. Wiesz co, dodam, dzięki też wielkie. Dzięki też za ostatnie zdanie, które powiedziałeś, że dzięki, że pamiętam. Bo to jest jakaś w ogóle absolutnie jakaś kluczowa rzecz, nie? Znaczy, żeby ta pamięć była nasza. Żebyśmy pamiętali, żebyśmy mieli prawo do pamiętania może niedoskonale, żebyśmy mieli prawo do pamiętania tak trochę, jak chcemy pamiętać, żebyśmy o tę pamięć pytali i pod żadnym pozorem nie pozwolili sobie na narzucanie tej pamięci. Ani nie odbierali innym ich prawa do pamięci. Dokładnie tak, dokładnie tak. Mam, przepraszam, tak na końcu padną takie jakieś może smutniejsze słowa, ale nie ma jednej opowieści, nie ma jednej pamięci powstania. To jest zbiór pamięci powstańców, to jest zbiór pamięci cywilów, to jest zbiór pamięci nieistniejącej przez powstanie Warszawy. To nie jest prosta pamięć. To nie jest prosta pamięć i to nie jest pamięć, którą da się jakkolwiek łatwo sobie opisać, nie? Jakby to jest bardzo ważne doświadczenie tego miasta. Ono jest źródłem dumy dla bardzo wielu osób. Wspaniale.
ale jest też źródłem potwornego cierpienia dla innych. I o tym też trzeba pamiętać, nie? I mam jakiś taki problem z... Bardzo łatwo jest taką pamięć zmitologizować, a to jest coś, co robi najgorzej pamięci. To jest przeciwskuteczne swoją drogą. Znaczy, jeżeli chcemy, żeby pamiętać o powstańcach i o powstaniu, to nie dajmy sobie tej pamięci po prostu ułożyć w jednowymiarową jakąś opowieść, bo to nie była jednowymiarowa opowieść i jakby to jest potwornie nieuczciwe w stosunku do tego miasta opowiadać tę pamięć w jakiś taki sztampowy sposób. Dlatego też ta inicjatywa nazywa się Korzenie tak. Pamięci. Bo poza tym, że no, korzenie są bardzo mocną metaforą, no, ale też korzenie są bardzo złożone. Są bardzo grubsze, cieńsze, powykrzywiane mniej lub bardziej, więc to też jest opowieść o tej różnorodności pamięci, za którą Ci bardzo, Wojtek, dziękuję. Bo ten kontekst, myślę, i za kontekst osobisty tej historii, i za taki kontekst właśnie filozoficzno-pedagogiczno-artystyczno-teatralny, który nam dałeś. Dziękuję i do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję.